Choroby układu krążenia to bardzo duże wyzwanie dla lekarzy, ale też wyzwanie dla pacjentów. Co robić, żeby mieć serce jak dzwon? Zapytamy dzisiaj profesora Macieja Banacha, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze, zewsząd bombardują nas statystyki, które nie napawają optymizmem. Mnóstwo Polaków boryka się ze złym cholesterolem, mówiąc tak potocznie, kolokwialnie. Problemem coraz większym jest plaga nadwagi i otyłości. Na cukrzycę szacuje się 3 miliony Polaków choruje. Proszę powiedzieć, co robić, żeby zachować zdrowie i nie dołączyć do rzeszy osób, które borykają się z tymi problemami? To jest bardzo dobre pytanie. Pewnie też trzeba by powiedzieć, że szef bez butów chodzi, bo mnóstwo lekarzy, którzy potrafimy pięknie doradzać sami, często nie jesteśmy przykładami tego zdrowego stylu życia. Zresztą to wykazaliśmy w jednym z naszych badań Lipidogram, gdzie mieliśmy grupę 500 lekarzy, bo tam było 50 tysięcy pacjentów, 700, około 500 lekarzy rodzinnych i stwierdziliśmy, że skoro badamy te 50 tysięcy pacjentów, zobaczmy, jak to wygląda u lekarzy. I żeby było śmiesznie, te wyniki u lekarzy wyszły znacznie gorsze niż wyniki u tych pacjentów, których badaliśmy w prewencji pierwotnej, profilaktyce pierwotnej. Natomiast, żeby odpowiedzieć wprost, tak naprawdę tu jest podejście wieloczynnikowe, czyli nie można skupić się tylko na jednym z elementów tego zdrowego stylu życia, tylko rzeczywiście trzeba się skupić na wszystkich elementach. Czyli trzeba zadbać przede wszystkim o regularny wysiłek fizyczny. Niech to będzie, i tutaj naprawdę będę daleki od tego, żeby mówił o wytycznych, ile to powinno być tygodniowo i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście bardziej dotyczy pacjentów, którzy już są pacjentami narażonymi. Natomiast ja bym powiedział dla osób, które chcą przeciwdziałać, niech im więcej, tym lepiej tego wysiłku, tak? Czyli przykładowo, ja za każdym razem, gdzie tylko jestem, na przykład na dużych konferencjach, bardzo dużo chodzę. Czyli nie staram się nie przemieszczać jakimiś taryfami czy tramwajami. Czyli rozumiem, itd. że każda sytuację, aktywność ma znaczenie. Dokładnie tak, każdą sytuację wykorzystuję. Jak mam chwilę, to biorę mojego psa na spacer i biegamy sobie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Chociaż to jest... To jeszcze doprecyzuję. Czyli to nie musi być wysiłek na siłowni, bardzo intensywny. Nie. Znaczy ja wręcz przeciwnie, powiem inaczej. Wysiłek na siłowni nie jest wysiłkiem, który rzeczywiście udowodniono, że wpływa w jakikolwiek sposób na redukcję incydentów sercowo-naczyniowych. Wysiłek ten, który mamy na siłowni, poprawia naszą muskulaturę, tak? Że i budujemy mięśnie. Budujemy mięśnie, czyli je utrzymujemy w tym stanie napięcia i tak dalej. Natomiast w żaden sposób nie jest to wysiłek, który powoduje, że mamy te korzystne elementy, czyli spadek ciśnienia, spadek lipidów, spadek glukozy, mniejszą otyłość, czy też nadwagę i tak dalej, czy mniejsze odtłuszczenie wątroby. Te wszystkie inne elementy, które się z tym wiążą. Tutaj musi być wysiłek ewidentny, czyli ruch. I to ruch, w którym biorą udział wszystkie partie mięśni. Czyli jak mamy, chodzimy, wszystkie partie mięśni, jak pływamy, wszystkie partie mięśni praktycznie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli niekoniecznie musimy więc siódme poty z siebie wyciskać. Niekoniecznie, ale jeżeli to lubimy, to jak najbardziej tak, bo chcę być ostatnią osobą, która miałaby powiedzieć, że wysiłek jest czymś złym. Chociaż z drugiej strony, jako kardiolog mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jest ten trend w kierunku biegania. Natomiast jestem coraz bardziej zmartwiony tym, że często osoby, które zaczynają biegać, nie są do tego dobrze przygotowane. To znaczy nie przebadają się, nie sprawdzą swoich stawów, czy nie ma jakichś tam uszkodzeń, które powoduje, że muszą mieć wkładki, odpowiednie buty itd., itd. Nie zobaczą, na ile ich serce jest dostosowane do tego i często na przykład zaczynają od razu od 5, 10, 15 kilometrów, nie daj Boże później od maratonu. Tych wysiłków ekstremalnych, jak maraton, czy Ironman, czy 24-godzinne bieganie. Niestety to wiąże się z tym i mamy na to badania, bo prowadziliśmy my sami, plus nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych, że taki wysiłek może się wiązać z włóknieniem mięśnia sercowego, taki bardzo niedostosowany, bardzo intensywny. To następnie powoduje różnego typu zaburzenia rytmu, czy kardiomiopatię przerostową, więc tutaj bądźmy ostrożni. Wysiłek tak, 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 tutaj nie ma wątpliwości, natomiast też róbmy to z głową, tak jak wszystko, co robimy w naszym życiu. Do tego dochodzi oczywiście dieta, bo pytanie pani redaktor było, co zrobić. I tutaj też jest pewnie bardzo trudno, bo wszyscy jesteśmy zabiegani, mamy mało czasu, więc już nie będę też mówił o czymś, co jest nierealne. 5 razy dziennie jedzmy małe porcje, tak, i wtedy rzeczywiście nie będzie żadnego problemu. Nie, jeżeli jemy, to po pierwsze nie napychajmy się, starajmy się jeść wolno. Wstajemy od stołu z uczuciem lekkiego niedosytu. Dokładnie tak, zawsze. Jedzmy wolno i starajmy się to, co jemy, jeść zdrowo. To znaczy, to też jest pytanie bardzo trudne, bo pani redaktor mnie przyłapała, jak schodziłem. Tak, tak. I rzeczywiście dwie łyżeczki cukru. Nie, pół łyżeczki. Pół łyżeczki. Przepraszam, pół łyżeczki białego cukru. Tak, był pół łyżeczki białego cukru, przyznaję się. I kawę rzeczywiście słodzę, nie słodzę herbaty i innych, nie piję słodzonych napojów. Tak już mi pozostało. Natomiast
Jakbyśmy chcieli mówić o tych węglowodanach teraz, tak, to z jednej strony, jak ograniczamy węglowodany w naszym pokarmie, powinniśmy je ograniczać, to teraz też powinniśmy to zrobić tak, żeby nagle nie była to dieta restrykcyjna. Czyli nie byłaby to dieta ketogenna czy ketogeniczna, gdzie jest poziom węglowodanów od 50 do 150, dlatego że ona ma tylko wskazania, szczególnie w niektórych chorobach neurologicznych. Jeżeli zdrowy człowiek, chociażby tak, prawda, się stosuje. Jeżeli zdrowy człowiek zacznie stosować dietę ketogenną, to co uzyskamy? Uzyskamy na pewno efekt, który on oczekuje, czyli spadnie mu masa ciała, spadnie mu poziom lipidów, glukozy i wiele jeszcze innych rzeczy. No ona jest, niektórzy też stosują tę dietę niskowęglowodanową, oczywiście u chorych z cukrzycą. Tak? Natomiast mamy badania, które zrobiliśmy na ogromnej populacji 500 tysięcy pacjentów, gdzie obserwowaliśmy ich przez 6 do 15 lat, czyli długi okres obserwacji, i okazało się, że ta dieta węglowodanowa zwiększa śmiertelność. Niskowęglowodanowa zwiększa śmiertelność. I to śmiertelność ogólną z powodu nowotworów i z powodu chorób serca inaczej. I teraz pojawiło się pytanie, Boże, dlaczego tak się dzieje, skoro to wiemy, że w krótkim okresie czasu tak korzystnie wpływa. Okazuje się, że rzeczywiście w krótkim okresie czasu tak, do 2 lat, ale później rzeczywiście te krzywe, my to nazywamy Kaplana-Meyera, nieważne, krzywe przeżycia się rozchodzą i to, i jak zaczęliśmy badać przyczyny, do końca jeszcze nie znamy, ale badać, bo wiemy, że ten węglowodany oczywiście są wykorzystywane w procesach metabolicznych, tak, w organizmie, nie można ich całkowicie wyeliminować. No mózg przecież, prawda? Chociażby bardzo potrzebuje węglowodanów, ale te akurat mózg może sobie wykorzystać te węglowodany z różnych innych produktów, które mamy, nie muszą to być bezpośrednie czyste węglowodany, to okazało się, że tak naprawdę, jeżeli ktoś jest restrykcyjnie stosuje dietę niskowęglowodanową, to nieświadomie zastępuje ten brak węglowodanów, a to białkami pochodzenia mięsnego, a to tłuszczami, robi to nieświadomie zupełnie. Jak badaliśmy jednostkowo tych pacjentów, którzy nagle byli na tej diecie niskowęglowodanowej, i to całościowo, czyli jednocześnie te bardzo niskie wartości węglowodanów plus te wyższe, nieświadomie wyższe tłuszcze, białka pochodzenia mięsnego itd., itd., spowodowały, że te wyniki były tak niekorzystne. Więc zawsze po takich badaniach my mówimy jedną rzecz, że dieta dobrze zbilansowana jest najlepszą odpowiedzią. Jeżeli chcesz stosować dietę niskowęglowodanową, ok, ale w okresie do 2 lat, mamy badania, które wskazują, że powyżej nie powinniśmy tego robić, czyli uzyskaj swój efekt, który chciałaś, czy chciałeś w aspekcie masy ciała, czy w aspekcie lipidów i tak dalej, a później zmień na dietę dobrze zbilansowaną, gdzie nie brakuje żadnego produktu, ale nie ma też go w nadmiarze. I zawsze pojawiało się później pytanie, no dobrze, to jaka ta wartość węglowodanów powinna być? No właśnie, tak? Ten złoty środek. Ten złoty środek. I okazuje się, że ten złoty środek jest to wartość między 200 a 350 gramów węglowodanów, pewnie bliżej 300, 200-300 gramów węglowodanów dziennie. I teraz co to znaczy? Bo tak, banan ma 30 węglowodanów, tak? Bułka pszenna ma 30 gramów węglowodanów, ta łyżeczka cukru miała 2,5 grama węglowodanów, tak? Czystych węglowodanów. Do tego na przykład, jeżeli u nas w ogóle inaczej jemy, bo jeżeli byśmy powiedzieli, ok, dieta śródziemnomorska, tak? To w tym momencie w diecie śródziemnomorskiej są mnóstwo na przykład makaronów, tak? I na przykład porcja makaronu normalnego ze zwykłym sosem warzywnym, takim, ten to jest około 60 do 80 węglowodanów. My niestety bardzo często do makaronu dodajemy mięso, czyli ta to już nie jest 60-80, a często jest to powyżej 100 gramów węglowodanów, więc mając te podstawowe informacje, które produkty zawierają jaką wartość węglowodanów, nie muszę mówić, że zwykły batonik zawiera 100-150 gramów węglowodanów, więc połowę tego, jakie jest dzienne zapotrzebowanie. Więc tutaj powinniśmy być rzeczywiście bardzo, bardzo ostrożni. Panie profesorze, skoro jesteśmy przy węglowodanach, chciałam zapytać też o owoce, bo mam wrażenie, że trochę taki czarny PR wokół owoców, które są produktami naturalnymi, co prawda bogatymi we fruktozę, no ale naturalnymi. Jak to jest? Możemy sobie bezkarnie jeść teraz, zwłaszcza gdy mamy sezon na, nie wiem, na śliwki, maliny? To znaczy powiem tak, oczywiście nic nie jest bezkarne do końca. Jeżeli mamy cukrzyka, to naturalną kwestią jest to, że on musi ograniczać owoce, szczególnie owoce tropikalne i te wszystkie inne, które zawierają ogromne ilości, chociażby ten banan wspomniany, 30 gramów, jeden banan węglowodanów i też inne owoce. Natomiast normalnie zdrowy człowiek, ja uważam, że tutaj nie ma ograniczenia, bo z jednej strony są to węglowodany, tak? Ale z drugiej strony są to węglowodany egzogenne, czyli te pochodzenia zewnętrznego, ale z produktów naturalnych, tak? Czyli one są nieprzetworzone, one są naturalne, najbardziej te, które organizm nasz potrzebuje, i żeby uzyskać ten efekt chociażby pod postaci, dlaczego rano często pijemy takie musy owocowe tak naprawdę, bo one dają niezwykły power, mówiąc takim językiem młodzieżowym, dlatego zawierają dużo węglowodanów, ale także ogromne ilości witaminy C, witaminy B, witaminy D i innych minerałów, które są nam potrzebne, żelazo i tak dalej, w zależności od tego, że tam kiwi
się znajdzie, czy to jeszcze inne tego typu owoce. Więc ja uważam, że jeżeli nie ma przeciwwskazań, chociażby takim, jakim jest cukrzyca, tak? Czy też niektóre choroby neurologiczne, to w tym momencie naprawdę nie powinniśmy w żaden sposób ograniczać owoców i warzyw. Tak? Czyli ten apetyt na słodkie możemy zaspokoić właśnie owocami. Tak, jak i najbardziej. Będzie to zdrowe i korzystne. Ja zresztą bardzo często, moja żona mówi, że jestem bananowy chłopiec, bo ja uwielbiam banany, tak? I często jak miałbym ochotę zjeść coś bardzo słodkiego, przetworzonego, to wolę zjeść banana i trochę pamiętając te czasy Adama Małysza, który na diecie bananowej był, tak? Cały czas. Tak, banan i bułka chyba. Banan i bułka, taki tak. był skład. I 3% tłuszczu jego miał wtedy, jeśli dobrze pamiętam. Panie profesorze, skoro już rozmawiamy o różnych mitach, też które wokół diety zdrowego odżywiania narosły, chciałam zapytać o sól. Ją chyba ciężko wybronić, prawda? Bezwzględnie tak. Ja powiem tak. Ja soli nie potrzebuję do życia i myślę, że wielu moich kolegów również. Natomiast nasza dieta i historycznie nasza dieta była bardzo oparta na soli, dlatego przez lata, jak patrzyliśmy na wskaźniki zachorowania na ciśnienie tętnicze czy wysokie ciśnienie tętnicze krwi, to rzeczywiście one bardzo odbiegały od tych krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. I tutaj rzeczywiście nie znajduję żadnego wytłumaczenia i tak naprawdę żadnego argumentu, w którym mógłbym sól obronić. Tak? Powinniśmy po prostu pamiętać, że jeżeli jest coś, co solimy, bez czego nie możemy sobie poradzić, jeśli chodzi o przyprawienie danych potraw, to róbmy to z umiarem. Zmniejszmy po prostu może ilość soli, którą stosujemy z tego, co... Nie mówię od razu, żeby zrobić ten krok, że wyeliminujmy sól. Bo niektórzy robią tak, eliminują sól, ale nagle używają inne produkty, nie zdają sobie sprawy z tego, że w tych innych produktach, które są również przyprawami, również sól się znajduje, tak? W innej postaci również się znajduje. Więc myślę, że nie róbmy takiej zamiany, a spróbujmy po prostu ograniczać. Wszystko, co dieta DASH przecież, to jest dieta, która polega tylko i wyłącznie na ograniczeniu liczby kalorii, które spożywamy dziennie, tak? Tutaj również solą przede wszystkim bym zalecał, żeby ograniczyć ilość soli jako pierwszy krok, a później zobaczymy. Bo ja pamiętam te czasy, kiedy jako młody student medycyny mieszkałem w akademiku i wszystko było w pośpiechu, w związku z tym nie soliłem tylko dlatego, nie dlatego, że nie lubiłem czy nie lubiłem, tylko dlatego, że się śpieszyłem, a później tak się przyzwyczaiłem do niesolonych rzeczy, że teraz już byłoby mi trudno się przestawić. Cieszę się z tego, że przypadek sprawił, że nie soliłem i stąd w wieku 42 lat nie mam żadnych problemów z nadciśnieniem tętniczym. Czasami jak jestem zmęczony, to mam tachykardię troszkę, pewnie troszkę podwyższone, ale nie przekraczające normy. I myślę, że to też dużym elementem, który wpłynął na to, na pewno była właściwa dieta. Panie profesorze, a więc praca u podstaw to wydaje się podstawa, tak? Nomen omen, tak. Do tego, żebyśmy byli zdrowi, a nasze serca długo i mocno biły, ciśnienie było w normie. I wtedy cholesterol był wzrostowy. Tak? Dokładnie, dokładnie. Bardzo dziękuję za wizytę w studio programu Oblicza Medycyny, a moim i Państwa gościem był profesor Maciej Banach. Bardzo dziękuję.